kurtyna, Jupitery zgasną. Nie licz na aplauz, nie licz na oklaski na takiej scenie. 46. Dni Dzierżoniowa. Oczywiście trudne jak zawsze. Tym razem 3 dni. To dlatego, że nie było w roku ubiegłym, chociaż one były, ale łączone z Miodobraniem. Stąd pomysł taki, żeby zrobić dzisiaj to w tym roku na dwóch scenach. W piątek graliśmy na Wale Szwedzkim i tam wystąpiła Szkoła Muzyczna, jak również zespół nasz lokalny Monotonii Positivo. Na Wale Szwedzkim ładna pogoda, świetny klimat, publiczność, było pięknie, a już dzisiaj zaczęliśmy na targowisku miejskim, jest to miejsce idealne do organizacji tego typu imprez. I tutaj już dzisiaj rzeczywiście technicznie przygotowaliśmy się w zupełności, a wystąpili dzisiaj i Anna Krystek, jej przyjaciele, Jowita Kowalska i Exmana, i spięty oczywiście były wokalista Laocze. Także to i co jest nowością, dyskoteka do 24. Dni Dzierżoniowa, piękna impreza, bardzo się cieszę, że dzisiaj właśnie udało się po tej pandemii, po tych okresach, kiedy nie mogliśmy organizować tych imprez dla mieszkańców, i pogoda dopisała, i mieszkańcy dopisali. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że właśnie mieszkanki Dzierżoniowa dzisiaj mogą bawić się do białego rana, bo pierwszy raz w Dzierżoniowie dyskoteka pod gwiazdami, także bawimy się do ostatniej osoby. W niedzielę zaczynamy się od godziny 14. Wracamy tradycyjnie do prezentacji zespołów szkolnych i przedszkolnych, których nie było dawno. Później jest nasz ruch amatorski, orkiestra Dęta, a później przechodzimy w gwiazdy, perfekcyjny Perfekt, utwory zespołu Perfekt, jak również Lambery i Strachy na Lach. Zaprosiliśmy miasta partnerskie, są i miasta z zagranicy, czyli z Węgier i z Czech, ale też nasze polskie, Kluczbork, Serock. Na przyjaciół zawsze można liczyć, też my do nich jeździmy, też się spotykamy i bardzo się cieszę, że właśnie przyjechali do nas, żeby z nami świętować nasze 46. Dni Dzierżoniowa. Witajcie mieszkańcy Dzierżoniowa. Chcę serdecznie pozdrowić was od burmistrza Hajdu Soboslu. I życzysz wam wszystkiego dobrego. Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki. Bawcie się dobrze. Ja bych chciał také serdecznie przywitać všechny mieszkańce vašeho města Dzierżoniowa na dnech Dzierżoniowa, které nyní świętujete. Ja bych vám popřál pěkný den, aby nepadalo a abyste si ten den a ten program užili. Takže pěkný den s Lunchkronem. Zajči měštánce Dzierżoniowa. V jménu burmistra Nanswić žetom dobré zabavy oraz pomyślności dla wyszczki. To zaszczyt, to wielka radość tutaj z wami być, tu świętować. Od 20 lat, chciałoby się powiedzieć, 20 lat minęło jak jeden dzień, bo 20 lat w tym roku mija naszej współpracy, która opiewała i będzie opiewała, bo przedłużyliśmy tą współpracę na kolejne lata, i wymianę młodzieży, i wymianę dzieci, i też nasze doświadczenia wspólne, jak jest zarządzana gmina Serock, jak jest zarządzany Dzierżoniów. Bardzo ciekawe doświadczenia, bardzo ciekawe wspomnienia. Zawsze uwielbiam, kocham tu przyjeżdżać, kocham was. Darek i cała ekipa z Dzierżoniowa jest naszymi wielkimi przyjaciółmi. Kochani, bawcie się dobrze, pogoda wyśmienita, także korzystajmy z dzisiejszego wieczoru, bo jest z czego. Jest mi niezmiernie miło powiedzieć wam, że Kluczbork, mieszkańcy pozdrawiają wszystkich mieszkańców Dzierżoniowa, życząc przewspaniałej zabawy. A te przyjaźnie, które tutaj nawiązujemy, szanowni państwo, niech zostaną na długie lata i niech Dzierżoniów bawi się do białego rana. Pozdrawiam.
się przemóc. Mam nadzieję, że repertuar, jaki przygotowaliśmy, zyska Państwa i poklask. Będziecie się Państwo naprawdę dobrze bawić. Oprócz tego dzieje się wiele imprez towarzyszących, jak zawody wędkarskie, zawody bóle. Także każdy z siebie coś może znaleźć. Są atrakcje dla dorosłych, czyli koncerty, catering, ale też dla dzieciaków, oczywiście Wesołe Miasteczko. Bardzo jestem dumny i cieszę się, że właśnie w Dzierżoniowie dzisiaj się spotykamy i świętujemy dni naszego miasta. Każdy dla siebie coś znajdzie, bo jest Wesołe Miasteczko. Jest catering, bardzo bogaty, bo zresztą food trucków. Także jeżeli ktoś przyjdzie, tutaj nie zmarnuje czasu, a będzie się świetnie bawił. Myślę, że oczywiście, że nie będzie takiej sytuacji jak właśnie pandemia czy jakaś wojna, to myślę, że to jest wpisane już na stałe w kalendarz dzierżoniowskich imprez. Mało tego, chciałbym, żeby te dni były coraz bardziej spektakularne, coraz więcej gwiazd, coraz więcej lokalnych też wykonawców, bo oprócz tego, że mamy gwiazdy takie ogólnopolskie, to naprawdę i orkiestra Dęta, ale też dziewczyny, które dzisiaj występują, jutro będą występować, pokazują, że w Dzierżoniowie naprawdę ta kultura fajnie się rozwija i też osoby, które chcą rozwijać swoje talenty, mogą w Dzierżoniowie fajnie funkcjonować. Będziemy działać tak na pewno już w rozdzieleniu z Miodami, czyli w maju mamy Dni Miasta, a w sierpniu Miodobraniu.